Rozmowa dnia. I nasz gość, poseł Marcin Masterek. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Pogłoski o mojej śmierci są mocno przesadzone, napisał pan na Twitterze. Ma to związek z tym, o czym pisała kilka dni temu Rzeczpospolita, że miał pan stracić stanowisko rzecznika. Nie stracił pan, jak rozumiem. Ja nie straciłem. Oczywiście, że szykujemy się do kampanii wyborczej i pewne przegrupowania będą miały miejsce, ale to dopiero przed nami. Na pewno ktoś chciał zaszkodzić przed bardzo udaną konwencją programową, nie udało się. Czyli może pan nie być rzecznikiem, ale jeszcze nie teraz. No, będą pewne przegrupowania przed kampanią wyborczą, o tym będziemy informowali, ale ta informacja pojawiła się po to, żeby zaszkodzić. Nie udało się, kongres się udał, był główną informacją w mediach, więc ktoś, kto dopuścił do takiego przecieku, no nie uzyskał tego, co chciał, bo na pewno było to po to, żeby zaszkodzić. No ale jak rozumiem, sama konwencja trzydniowa katowicka Prawa i Sprawiedliwości to nie kwestia tego, by to była główna informacja w programach, tylko że ten przekaz, który stamtąd dochodził do opinii publicznej, miał być na tyle atrakcyjny, by przy okazji jesiennych wyborów to Prawo i Sprawiedliwość te wybory wygrało. Oczywiście i nam się udało. Udowodniliśmy podczas tych trzech dni, że mamy program, że cały czas nad nim pracujemy, że mamy spójną wizję Polski, ale mamy też drużynę ekspertów, która będzie wprowadzała ten program i mamy kandydata na premiera, który jest merytoryczny. Ja słuchałem wielu wystąpień Beaty Szydło w ostatnich latach. Do tej pory uznawałem, że najlepsze miała w Łodzi na rozpoczęciu kampanii samorządowej, ale to, które usłyszałem, było najlepszym w ostatnich latach, dlatego że było bardzo merytoryczne i udowodniła Beata Szydło, że jest dobrym kandydatem na premiera. Mamy program dobrego kandydata i mamy ekspertów, którzy będą pomagali w realizacji tego programu. A Łódź wkrótce na trasie, zdaje się, prawda? No tak, pani premier zapowiedziała, że we wtorek będzie w Łodzi. My na pewno panią premier Kopacz przywitamy i przywitamy panią premier przypomnieniem wszystkich obietnic, które Platforma Obywatelska składała w kampaniach wyborczych i których nie dotrzymała. I tak jak mówiliśmy na Śląsku, kiedy pani premier Kopacz się tam zjawiła, że Platforma jest całkowicie niewiarygodna, to podobnie jest w Łodzi, bo wystarczy przypomnieć obietnice z 2011 roku, ale także z innych kampanii, by łatwo udowodnić, że Platforma nie spełnia obietnic i jeżeli ktoś myśli, że tak łatwo można oszukać Polaków, no to wydaje mi się, że jest w błędzie, bo Polacy uodpornili się na obietnice Platformy. Jak pan wie, panie pośle, po katowickiej konwencji Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęło się wielkie liczenie. Krótko mówiąc, propozycje, które padły z ust pani Beaty Szydło, propozycje dotyczące i przychodów, i wydatków państwa, i z czego, skąd te pieniądze się wezmą, no są przedmiotem no, dużego zainteresowania. Tyle tylko, że trudno znaleźć tak na dobrą sprawę źródła, które potwierdzają, że to jest możliwe. To, co powiedziała pani Beata Szydło, dla wielu jest kompletnie niewiarygodne. No, a z ust kandydatki na premiera słyszymy, że to się da zrobić. Zatem jak to wygląda w praktyce? Skąd te pieniądze i dlaczego aż tyle lub tylko tyle? Już dziś w całym kraju parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości będą prezentowali ulotkę z wyliczeniami, ile kosztował będzie plan Prawa i Sprawiedliwości. My w tej ulotce, tak jak w wystąpieniu pani prezes Szydło, jasno wskazaliśmy, skąd wziąć te pieniądze. I na stole dziś są wyliczenia ekspertów Prawa i Sprawiedliwości, bo to, co zaprezentowała Beata Szydło, przygotowali eksperci w oparciu o ogólnodostępne dane prezentowane przez instytucje rządowe. Ja nie widziałem wyliczeń prezentowanych przez rząd. Tam słyszę tylko, że się nie da. Ja przypomnę, że te wyliczenia, na których opiera się pani premier Kopacz i jej akolici, pochodzą od socjologa. Jeden z socjologów obliczył, ile to kosztuje i jak mantrę powtarzają to politycy Platformy Obywatelskiej. Te wyliczenia Prawa i Sprawiedliwości są dokonane przez ekspertów ekonomicznych, są one wiarygodne. Jeżeli Platforma Obywatelska chce dyskutować, to niech przedstawi swoje, a nie powołuje się na wyliczenia socjologów.
to po pierwsze, a po drugie, no od 8 lat słyszymy, że się niczego w Polsce nie da zrobić. Jeżeli Platforma twierdzi, że się niczego nie da, na nic nie ma pieniędzy, to niech po prostu przestanie przeszkadzać tym, którzy mówią, że się da i że to zrobią. Czyli stoimy w takim punkcie, że na pewno będzie 500 zł na drugie i każde następne dziecko, powrót do wieku emerytalnego 60-65, kwota wolna od podatku do 8 tysięcy złotych? Tak, i to według naszych ekspertów będzie kosztowało 39 miliardów złotych rocznie. Natomiast źródła finansowania, które wskazaliśmy, to ponad 70 miliardów. To można pozyskać między innymi blokując wyprowadzanie pieniędzy za granicę przez wielkie sieci hipermarketów, czy też banki, bo banki rocznie zarabiają na czysto 16 miliardów złotych, ale podatki płacą gdzie indziej. Podobnie hipermarkety, które zarabiają wiele miliardów, ale poprzez takie sztuczki jak sprzedawanie przez centralę takiego hipermarketu, na przykład logo tego hipermarketu, no wyprowadzane są pieniądze za granicę. Polski rząd musi zadbać o to, żeby wielkie firmy, które tutaj prowadzą swoje interesy, tu w Polsce płaciły podatki, a nie w łatwy sposób wyprowadzały je za granicę. To oczywiście jedno z wielu źródeł. My mówimy jasno, że na przykład 500 zł na każde dziecko to jest inwestycja. Drugie i następne. Na każde w rodzinach uboższych, a drugie i następne już w rodzinach lepiej zarabiających. Jest to inwestycja, bo Polacy te pieniądze wydadzą, no przecież ich nie schowają do skarpety albo nie schowają ich pod poduszkę, tylko wydadzą i te pieniądze w części wrócą do budżetów w postaci podatku VAT. No proszę zwrócić uwagę, to zdaje się, że jest przyjęty wskaźnik 23%, tak? No, przy tym powrocie część pieniędzy. To będzie 8%, bo będzie na żywność. Część to będzie 23%. Jest jeszcze stawka 15%, ale to tylko jedno ze źródeł. No, przypomnijmy, że w latach 2005-2007, kiedy rządziliśmy, to współczynnik ściągalności podatków to było 17, teraz jest 14. Ta różnica 3% to jest 50 miliardów. I my tu nie mówimy o zwykłych podatnikach. My mówimy tutaj o ściągalności podatków, od ludzi, którzy wyprowadzają pieniądze za granicę. Ile mieliśmy takich afer, że są tworzone specjalne firmy przez oszustów, byle tylko zarabiać pieniądze na podatku VAT, na jakichś fikcyjnych transakcjach. Tym powinno zająć się państwo, a państwo Platformy czym się zajmowało? Tym, że była słynna instrukcja jednego z wiceministrów finansów, by kontrole podatkowe u zwykłych ludzi prowadzić tak, by zawsze kończyły się sukcesem dla fiskusa. Niech w końcu państwo zajmie się ludźmi, którzy oszukują, którzy tworzą firmy tylko po to, żeby wyprowadzać gdzieś pieniądze za granicę. Przecież mieliśmy wiele takich afer. Czyli tak jak wspomniałem, wygląda na to, że teraz kilka dni upłynie nam na takich dyskusjach ekspertów od finansów. Pół zdania, jeżeli mogę jeszcze dodać. Ja się bardzo cieszę, że w końcu Platforma Obywatelska chce rozmawiać o tych wyliczeniach, bo do tej pory po tamtej stronie była tylko propaganda. Jest nasza propozycja na stole. Dobrze, spierajmy się. Niech przedstawią wyliczenia swoich ekspertów. Jak pan poseł wie, propozycje rządowe co do podatków poznamy pod koniec wakacji, czy może już nawet wyjść. Poznaliśmy przez 8 lat 23 podatki podniesione. No jeszcze, jeśli pan pozwoli, temat numer jeden oczywiście, czyli referendum greckie i konsekwencje dla strefy euro i dla Unii Europejskiej. O tym bardzo, bardzo wiele się mówi w ostatnich dniach. Teraz będzie mówiło się pewnie jeszcze więcej, ale to jest wiadomość, przyzna pan, no, co najmniej niespodziewana. Janis Varoufakis, minister finansów Grecji, czyli de facto człowiek, który, no, odniósł sukces we wczorajszym referendum. Dziś informuje o tym, że podaje się do dymisji. Widzi pan w tym drugie dno? Ja nie jestem analitykiem greckiej sceny politycznej, czy nie. Ale przyzna pan, że gdyby pan wygrał, to by pan raczej pozostał, prawda? No, polityka jest bardziej skomplikowana niż... A może to było tak, że ktoś zasugerował, że będziemy z wami rozmawiać pod warunkiem, że tego pana nie będzie?
polityka nie jest czarno-biała. Ja nie jestem ekspertem od negocjacji między Unią Europejską a Grecją, chociaż z niepokojem przyglądam się temu, że to wygląda, przynajmniej jest to tak relacjonowane, jak byłyby to negocjacje między Angelą Merkel i François Hollande'em a Grecją. No przecież Unia Europejska ma swoje instytucje, jest szef Komisji Europejskiej, jest szef Rady Europejskiej, a oni są na drugim planie i głównymi negocjatorami, jeżeli ma być pani Merkel i prezydent Hollande, no to jest cokolwiek dziwne i tutaj niestety zostało obnażone to, co mówiliśmy wielokrotnie, że jest kilka państw, które odgrywają najważniejszą rolę, a wszystko, co słyszymy, inne to są frazesy, bo jesteśmy przekonywani, że Unia Europejska, że solidarność, że instytucje europejskie, a kiedy przychodzi do prawdziwego kryzysu, to pierwsze skrzypce odgrywa kanclerz Niemiec i prezydent Francji, ale to też obnaża rolę szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. No, powinien mieć większą rolę, ale polski rząd dziś powinien zająć się tym, żeby zatroszczyć się o swoich obywateli i musimy być przygotowani na ewentualne zawirowania. I ja bym chciał wierzyć, że pani premier Kopacz ma scenariusze, zarówno jeżeli Grecja wyszłaby ze strefy euro, jak i by nie wyszła. Tu widać bardzo wyraźnie, jak dobrze się stało, że Donald Tusk nie spełnił swojej obietnicy z 2008 roku. Bo przecież premier Kopacz wczoraj mówiła, żeby nie dać się zwieść tym, którzy mówią, że Polska chce wejść do strefy euro za miesiąc. Oczywiście to jest nieprawda. Polska nie chce wejść do strefy euro za miesiąc. Polska chciała wejść do strefy euro 4 lata temu, bo Donald Tusk przedstawił datę w Krynicy w 2008 roku, Polska w strefie euro w 2011 roku. Więc pani premier, nie za miesiąc Polska w strefie euro, tylko 4 lata temu. I bardzo dobrze, że Donaldowi Tuskowi to się nie udało, bo dziś mielibyśmy drugą Grecję. Dziękuję za rozmowę. Poseł Marcin Mastalerek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Sygnał dnia 8:33.